Zacznijmy od tego, że miałem nie wypuszczać tego odcinka. O Jezu! Ale skoro już jesteś, to zostaw suba. Dzięki wielkie, lecimy. Siema, siema! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Dzisiaj gramy sobie Zedem na Mida! Proszę, nie komentujcie tej wstawki, jestem mistrzem gitary. Mówią na mnie Pablo Gitaro i w naszej dzielnicy nie ma nikogo lepszego, kto gra na gitarze. To co, gramy sobie z Zedem na Mida. Gramy pod Electrocuta, runki przypisane przez automat. No i zobaczymy sobie, co tutaj nam się uda na tego Jonę Kanionę na Midzie. Gościu, nie wiem, czy będzie potężny, aczkolwiek no musimy na pewno sobie tutaj nie ujestować naszego W. No i będziemy w stanie tutaj go ograć. Gramy sobie taki niecodzienny build, bo gramy pod Navori. Będziemy tutaj noszli full kryta, full critical Zeda. O, cały czas dodżuje. Kolega cały czas nas dodżuje, ale spokojnie, on dodżuje w górę. Aha, właśnie o to chodzi. Ale spokojnie, już cię wyczaiłem, kolego. No właśnie, cały czas w górę dodżujesz. Czy jest to sens, żeby dodżować cały czas w górę? Chyba nie. Aczkolwiek wiem, że tutaj na bliski zasięg nas niszczy, kolega. Ja muszę sobie tutaj pilnować tej energii, ale na razie nie muszę się bać, że ją jakoś tak mocno potracę. Muszę trafić się tutaj, dać trafić tutaj z ku. Ale z drugiego się nie dam, straciliśmy jednego minionka. Ale puszuje linia w naszą stronę, więc to mi wystarczy. Musiał hitnąć tego miniona, ja go hitnąłem z ku. Drugi level będzie miał szybciej od nas. Oj, zmisowałem możliwość tutaj trafienia go. No i znowu, no nie wiem, jestem drewnem, jeśli chodzi o Zeda. Mamy tutaj grać pod krytycznego Zeda, który musi tutaj, no nie powiem, dużą ilością hitów trafić. Oj, nie uda się nam tutaj wszystkiego wyfarmić. Troszkę potraciłem tutaj życia, ale jeszcze żadnej potki nie zużyłem, więc aż tak bać się nie muszę. Oj, nie udało się tutaj. No cóż, trudno. O i dostał. Dobra, na spokojnie sobie to podtrzymajmy bliżej naszej wieży. No i raczej dostaje tutaj łomot od nas Jonę Kanionę. Niby ma więcej HP od nas, ale nie boję się tutaj aż tak o niego. No, Electrocute chyba wszedł. Tak mi się wydaje. Oj, coś tam życia dostał. Trzeba tutaj sobie na spokojnie. Wyleczę się jedną potką, drugą będę mieć na walkę, gdyby tutaj gdzieś okazało się, że trzeba dość agresywniej zagrać. I na spokojnie z tą moną, na spokojnie. Nie rozpędzajmy się tak. Ja sobie mogę tutaj troszeczkę. Oj, flashnął. O, czy mogłem dać Ignite'a? Chyba nie. Chyba nie mogłem dać Ignite'a, no i chyba dobrze, że nie dałem. Zaraz mamy kolejny tutaj. Zaraz mamy killa w ogóle, jak to dobrze zrobimy. Oj, nie ignajtowałem, ale jestem głupi. Ale chociaż dobrze, że jungler ma killa, chociaż dla drużyny nie... Nie komentujcie tego, ja też nie będę tego komentować. Pasuje? Pasuje. Niepotrzebnie, że tutaj jungler dostał killa, jest to minus dla drużyny, ale plus dla mnie na pewno. Zwłaszcza, że tym junglerem jest Xin, a Xin wiemy, że jest potężny, chociaż widzę, że to jest on-hit Xin, który tutaj dużo nie zrobi. Dużo strasznie farmy potracił ten Zed, także na pewno na plus mamy level przewagi nad nim. Dobrze, że tutaj dostaliśmy warda, raczej od botside'a może już schodzić do nas Xin. Ojej. O mój Boże, w miniony nie mogę trafić. Taki jestem potężny tym Zedem. Ale spokojnie, to jest Zed, którym nie musicie trafiać, bo cały czas macie cooldowny. Odejdę sobie, żeby go nie korciło z tym Q. Dobra, musiałem troszkę to ostrożnie rozegrać. Nie da mi tędy przejść, a jednak mi dał. Słuchajcie, dał mi. To jest przepotężny Jonę Kanionę, który nie patrzy, czy tutaj ma możliwość dobrego zagrania. Jonę Kanionę, który po prostu... Oj, co ja zrobiłem, jakie drewno. Jakie drewno. O nie.
On już wie, że ja się na niego czaję. I on wie, że jak tylko będzie w zasięgu Erki, to nie żyje. A to znaczy, że potraci troszeczkę farmy. A, jestem głupi. Jestem głupi okropnie. Przecież to było takie łatwe do zrobienia. A dałem się zabić mu. Z drugiej strony, jesteśmy nafidowani już tak naprawdę, więc możemy sobie na niego iść. Pierwszy item, jaki chcemy złożyć, to są ostrze nawoli. Fajnie gdzieś tutaj, żeby pycha wleciała. Nie musimy iść full kryta, troszkę tego asasyna by się przydało. Ale pierwszy item pycha, no nie jest takim najlepszym wyborem. Ale tutaj urządzili tego Ezreala. No nieładnie, nieładnie. 5, 4, 3. Ale dziękuję, że tak troszkę przepuszowałeś to. Już myślałem, że będzie ciężej. No, udało się tutaj chociaż jednym kuwalnąć. Cooldown stracony. Dobra, cofasz się, to ja sobie idę po dużego. No i zaraz tutaj combo z elektrocutem musi wlecieć. O, to chodziło. Jeszcze by nie trafił do tego. Podtrzymam sobie tą falę. Przyfryzujmy sobie. Niech potraci miniony. SS na minie na pewno wleciał. Więc mam nadzieję, że moja drużyna tutaj nie da się zrobić. O kurczę, zmusił mnie do tego, żebym tutaj skastował Q. No to nieźle. Oj, 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 chciałem ultować, ale nie wyszło to jakoś. Nie wyszło to w żaden sposób. Roaming z mida, z bota na pewno tutaj podziałał. O, Lilia tutaj nawet coś może zabije. No i zabiła. Kolego, nie farm mi. Nie farm mi mida. Ja wiem, że fajnie byłoby to wepchnąć pod wieżę, ale kolego, co ty robisz? Ja expa bardzo potrzebuję tutaj. Zwłaszcza, że gram jak drewno. I potrzebuję jak najszybciej się nafidować, bo jednak late game Z to zawsze oddaje. To możesz nawet nie umieć grać Z-em. No właśnie, o to chodzi. A i tak zabijać. Oj, trafiłeś mnie z jednego skilla. Gratuluję ci, one. Jestem trolem, a i tak mnie tu kosisz. A gdyby ktoś się pytał, tak, to jest Trunket. No powinienem tak naprawdę zaraz po Q się w niego chyba wbijać. Bo on wtedy jest nieruchomy. Oj, oj, oj. Co ja zrobiłem? Powinienem sobie botseda przywardować. Oj, nie żyje kolega chyba. Dobra, nie umarłem. Słuchajcie, nie umarłem, to jest już na plus. Może nie mam killa, ale ta Lilia mnie tutaj kieruje na tym midzie. 5-0 ma koleżanka, wie co klikać na pewno. No to słuchajcie, taki rankedzik, którego otrzymałem w prezencie. Zasługuje tutaj na honora dla koleżanki na bank. On będzie chciał mnie z W walnąć. Muszę o tym pamiętać. Ale już mi dużo nie zrobi. Zwardujmy od razu tutaj kurczaki. Nie wiem jak to na to mówi. Ja zacznę mówić na to kurczaki, chociaż tutaj są kurczaki, ale to jakby też można podobnie nazwać. Oj, 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 no i nie żyje. Oj, właśnie o to chodziło. Jax, czemu nie zszedłeś? Ślepy jesteś. Uratowałem chociaż troszkę te kurczaki, słuchajcie. Tyle się udało. O, tutaj Lilia traci życie swoje. A to wszystko zaczęło się od tego, że Jax nie zszedł na czas. No ale cóż, ja chyba bardziej strollowałem. Mogłem tutaj nie zostawać tak długo. Więc raczej my bad, koledzy i koleżanki. No i tracimy tutaj te pluskwy, czy jak to się tam mówi. 2-4, fidujący, krytyczny Z na midzie. Ale to dopiero początek tego builda, mamy dopiero na woli. No i teraz tak naprawdę zaczyna się nasz prawdziwy damage. Straciłem tutaj kanonka, szkoda, szkoda, ale on też. Co, ja nie trafiłem obamaku? No, tylko w umie trafił oczywiście i ku. No, to nie było zbyt przyjemne. Okej, tutaj Lilia robi smoka.
No dobra, tego jakbym nie trafił, to bym był po prostu lamusem, nie? Dobra. Oj, myślałem, że trzeba tu zabijać, ale Lilia z pasywki dobiła. Tyle dobrze. O, zgarnę. Nie zgarnąłem wszystkich, trudno. Trudno, trudno. No, myślę, że do maina Zeda mi brakuje tyle, co... Oj, mamy killa. Taki troszkę Ignite Abuser ze mnie się zrobił. Ale pamiętajcie, że wyrównaliśmy ze statami, to jest najważniejsze. Oj, myślałem, że trafię z tego E. A nie trafiłem. Ale zabrałem mu Reda, słuchajcie. No i teraz raczej na dystans chcemy się tu pobawić. Powinienem mieć W cały czas w gotowości. Dobra, cofamy się. Jak on będzie mnie ultować, to... Chcę się przejść obok. On chce mnie ultować tutaj, ma zaraz ulta. No i tutaj wycyckany kolega na dudka. Dziękuję, Lilia. Uratowałaś mi życie. No, może być, może być. Nie wiem, skąd jesteś, koleżanko, ale dziękuję ci za to. Blue by się przydało supportowi, myślę. Tutaj częstsze huki by fajnie siadły na tym bocie. A my sobie tutaj dopuszowujemy. Bardzo duży overstay, ale słuchajcie, brakuje nam już tak mało do tej pychy. Wiem, że powinien mieć buty jeszcze. Ale tutaj 300 golda, słuchajcie, piechotą nie chodzi. Weźmy sobie tego redzika. For free. Troszkę się wyleczymy przynajmniej. Może te 300 golda uda się nam przeżyć na linii. Jakieś dwie fale, tak myślę, to są. Jeszcze brakuje, bo zmisowałem miniona oczywiście. Muszę pilnować tego ulta. Jak on będzie ultować, to muszę flashować i tyle. To będzie najlepsza decyzja. Gdzieś ten kanion tu zszedł. Dobra, flashnąłem. Może trochę niepotrzebnie, ale żyję. To najważniejsze. Nie daj mi się killać. Nie, Xin. Skąd żeś się tu wziął? Ale mamy pychę, słuchajcie, mamy pychę. Może mogłem ją wcześniej troszkę kupić, to bym miał... Nie, nie miałbym, bo nie byłem w trakcie walki 3 sekundy. No to w ogóle jest siódma maestria tego Jonasza. On się nie chwali jakoś jak na Jonasza. O, no i zabiła sobie tutaj Lilia. 8-1 Lilia. No a oczywiście midlaner feeduje. No ale to typical. Jungle przecież nigdy nie popełnia błędów, a nie, zaraz, to chyba na odwrót szło. No ale dobra, bierzemy sobie tutaj kolekcjonera. Kolekcjoner też fajnie tutaj oddaje. Zawsze te wykończenie jest szybciej. Nie tylko musimy autoatakować, ale możemy też wtedy walnąć mu pasywę. No a plus 13% HP go wykańczamy wtedy. No plus minus, bo to jeszcze resisty wchodzą, nie? Ale możemy powiedzieć, że 10% HP wtedy ma Executa. No on tu będzie chciał wlecieć z kół, prawda? A nie, jednak nie w nas. Zniknął Jone kanione, jednak nie zniknął. Nie mamy butów i musimy na to uważać bardzo. O to mi chodziło, jak mówiłem, że trzeba poczekać. Na kogo się tutaj chce zultować ten koleżka nasz? Dobra, uciekamy. Haha, ale zrobiony bambuko. Już nas nie złapiesz tutaj. Ale smoczek jest zagrożony. Możliwe, że będzie chciał go złapać, a jednak nie. Haha, zautoatakowałem cię i nie żyjesz. No a tu na Lilia na topie z Jaxem puszują ładnie, słuchajcie, ładnie puszują. Nawet tak nie do końca mogę pokazać wam tego builda, bo ani ja nie trafiam, ani tutaj nie zapowiada się, żeby ta gra trwała długo, ale myślę, że ten Awori oddaje jak najbardziej.
taki złamasik jak ja, no a dość ładnie tutaj sobie radzi. Mało auto atakuje, żeby dostawać skille, słuchajcie, ale tutaj myślę, że teraz one-shotujemy tego Jone Kaniony. Ej, złączytowaliśmy go, serio, nie sądziłem. Dostał bombkę, słuchajcie, dostał bombkę. Hit wleciał na wieżę, niech się pali. A, tutaj idzie Xin, widzę. Idzie Xin, wkurzył się za tego killa. O nie, nie ucieknę teraz przed nim, bo mam słabe buty. Ojej! Co wam powiem, no? On hit Xin. Nie, umarł. Nasz AD carry nie żyje. Fajnie, że zawsze to nam daje te 20% kryta, 20% obrażeń więcej, to jest kryta. 20 czy 25? Jak to tam wygląda? No 20% chyba. Tak, 20% kryta. Moja matematyka jest słaba, 20% ze 100% to ile jest? No 20%. No dobra, ale trudno się mówi. Mamy już tutaj, widzę, 21 damage dodatkowo na pyszce. Mamy dodatkowo 7% tutaj damage na Navori. I samo Navori nam zwiększa w ogóle fajnie damage. Daje nam kryte na autoataku, rzadkiego, ale daje. No i ogólnie sam kryt jest spoko do wykończenia przeciwników, bo jak się wbijamy na 80% kryta, walimy gościowi bombę, to za bardzo nie ma co robić. Zamiast tutaj trollować, bo to jest ranked, my powinniśmy pójść na topa. Nie wiem, jak ten Jone nas nie rozwalił. Miałem first picka w sumie. Mógł wziąć cokolwiek, żeby mnie skontrować, a wziął Jone. Jeszcze przegrał tym Jonaszem. Zwanshotowany, wszystko spaliłem jak debli. Flasha, ignita, ulta. Ale słuchajcie, kill jest. To jest najważniejsze moim zdaniem, że się udało zabić to im dżunglera, jak robimy barona. Myślę, że nie mogło być lepszego scenariusza. No i co? Kończymy to sobie zaraz. Oj, oj, oj. O, jeszcze zultował. O, mój Boże, mój Boże. Support nie dali nas rozwala, słuchajcie. Co ja wam powiem? Support nie dali. A gra setem. To jest najlepsze. Oj, oj, biedny. Biedny Xerath. Zostało mu dosłownie procent życia jakiś tam. A my zaraz możemy sobie robić tutaj kolekcjonera, który nam pomaga na ulcie. Jak coś tam zostałoby przeciwnikowi obrażeń, no to to nie zostałoby obrażeń. A tutaj Xin, widzę, on shotuje. On tutaj ma jakiś taki ciekawszy build on hita. Pod kolosalną hydrę, pod koniec rozumu. No, to nie jest takie głupie. Aczkolwiek myślę, że lepszy jest ten, który wam pokazywałem, czyli pod nawałnicę mieczy. No i oczywiście zaćmienie. Żeby tutaj walić autoatak, trójeczkę i Q. No i gościu dostaje 3 ataki bardzo szybkie na łeb. Dostaje 20% z tego zaćmienia. No i go nie ma. Boże, ale oni się tutaj długo biją. Ale nie żyje Xin, nie żyje Jax, aczkolwiek ja mogę sobie tutaj w bardzo prosty sposób coś pokilać, myślę. No, przeżyłem. To jest najważniejsze, że przeżyłem, moim zdaniem. I coś zabiłem nawet. Wiem, że zaraz tutaj będzie się chciał na mnie. O, właśnie, Zulta, kolega za. O mój Boże, nienawidzę ciebie, Xerath. Nienawidzę ciebie i twojego ulta. Mamy kolekcjonera. No, overstay był okropny, nie? Jakby ktoś się zapytał. Overstay okropny, ale słuchajcie, dla mnie to się nie liczy to, co zrobię. Dla mnie liczy się to, żebyśmy wygrali tego rankę dzika. No i co najważniejsze, żeby przetestować ten buildzik. Już troszkę sobie go grałem na normalach, aczkolwiek pierwszy rankę dzik tutaj tak naprawdę wjeżdża. No i co? Pozdrowienia Lorda Dominika? Myślę, że nie. Oni w ogóle mają na topie awka, a ja się tak cieszę z tej gry, a on nie ma malfighta, ja nie widziałem go całą grę. Dlaczego gościu jest awkiem? Ha, to powoduje, że jestem jeszcze gorszy, że nie mogę tego skończyć. Dlatego pewnie jeszcze nie jestem w platynie. A kiedyś byłem w platynie, słuchajcie, 1790 LP miałem.
drugi, trzeci sezon jakoś tak jak grałem, zaczynałem grać. Także platynka była. No a teraz co? Teraz zobaczcie, jestem jakimś drewnem. Ja się w ogóle nie polepszyłem przez ten czas. Nie gram cały czas, bo gram tak jak teraz, czyli no jedna gierka może 2-3 dziennie, potem przerwa na tydzień, no i znowu parę gierek. Teraz ten kanał mnie tutaj zmobilizował, żeby sobie więcej grać. Aczkolwiek znowu gramy sobie w Skyrima na live'ach, więc myślę, że tutaj to też może przeważać o tym, że nie gram tak dobrze. O, nienawidzę ciebie już, Xerath. Myślę, że powinienem tego Xeratha zniszczyć. Powinien być taki mój cel teraz, najbliższy. Nie wiem, czy mam tu Warda. Znając to Elo, pewnie nie. Gdzie oni są? Tutaj raczej pilnują bazy, okej. O, trafiłem go, słuchajcie, dwoma. To się nie zdarza w moim przypadku. Aha. Nawet nie wiedziałem, czym walę. Ha, się pośmiałem. Dlaczego my to przegrywamy? Znaczy, no wygrywamy to, ale... O mój Boże, ta Lilia nas kieruje. No słuchajcie, GG Lilia. Myślę, że tutaj powinienem jej pogratulować. Fajnie się grało, słuchajcie. Tutaj z polecenia widzę zagrałem tym w ogóle Zedzikiem. Myślę, że jakbym grał troszeczkę lepiej w ogóle Zedem, to tutaj by... lepiej wyglądała ta gierka, no ale chciałem bardzo nagrać ten odcinek, myślę, że pośmiać się pośmialiśmy, jak tutaj Pero potrolował, Lilia kończy gierkę, także fajnie. 997, nie dzwońcie po kłopoty, bo kłopoty jadą do was same i to wszystko w tym temacie. Ona chyba nie skończy tego teraz, Ksenią dojedzie. Zobaczmy, pospektrujmy sobie, co tu się dzieje. No, tak jak mówiłem, tutaj dojeżdżają Xin. Oj, 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 oj. O nie! Wygrał z nią. Ajone, Kanione, Awczy. No cóż, jednak gratulacje, ja, Kerry, solo Kerry. Dziękuję wam za oglądanie. 997, ten numer to kłopoty. No a po tej gierce wiecie, że kłopoty były gigantyczne. I kłopoty ja mam z graniem Zedem, więc proszę nie dawajcie mi już buildów na Zeda, bo jak widzicie jest to bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. W ogóle czekajcie chwileczkę. Tak trzeba robić, pamiętajcie. Srebro 2, 60 LP. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Piona.